Hydrotrack rozpoczął spotkanie bardzo kiepsko, bo rywale prowadzili już 18-6. Potem jednak Radomianie odwrócili losy spotkania i wygrali z Polonią 63-58. Nie było to najładniejsze widowisko, ale takie też muszą wyłonić zwycięzcę, więc cieszę się, że moi zawodnicy znaleźli sposób, drogę w tym meczu. Małymi rzeczami, jak rzucanie się po piłkę, jak pomoc, jak przechwyt i te małe rzeczy, takie może nie do końca widoczne dla kibica, zaważyły o tym, że wygraliśmy to spotkanie. Radomianie w tym meczu mieli duży problem ze skutecznością, choć pod złotym sufitem Szynarutowicza przyzwyczaili kibiców, że z reguły jest ona na wyższym poziomie. Takie zwycięstwa też są bardzo ważne, bo gdy nie idzie w ataku, mimo że egzekucja nie była zła, też strat mieliśmy tylko 7 przez całe spotkanie, więc to jest super wynik. Mieliśmy to, co chcieliśmy, doprowadzaliśmy do otwartych rzutów. No nie mogę mieć pretensji do zawodników, że nie trafiają rzutów. Także mam nadzieję, że to był taki po tym wybuchu skuteczności, że to był taki słabszy mecz i że potem się to wszystko ureguluje. Choć 3 ostatnie mecze Radomianie kończyli zwycięstwami, to trwonili w nich w pewnych momentach dużą przewagę. Mieliśmy wysokie prowadzenie z Opolem. 30 punktów, skończyło się tam 17 czy 13. Mieliśmy wysokie w Kołobrzegu, skończyło się 2 punktami, a prowadziliśmy już 22. Tutaj też nam się udało zbudować 11 punktów i jakiś taki powrót leniwy do obrony, gdzieś mieliśmy faule, nic wykorzystaliśmy. No na pewno trzeba na to zwracać uwagę. No i na pewno poruszymy ten temat, bo tak nie możemy do takich nerwowych sytuacji doprowadzać trochę na własne życzenie. Dla radomskich koszykarzy była to 4. z rzędu, a 5. w całym sezonie wygrana w rozgrywkach Bank Pekao pierwszej ligi.